Między Platformą Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością w Szczecinie od jakiegoś czasu dochodzi do pojedynków na planszę. PO zazwyczaj atakuje, a politycy, którzy współrządzą z prezydentem Trzystkiem, odpowiadają. Podczas ostatniej konferencji Prawa i Sprawiedliwości radni sprzeciwili się zarzutowi, że źle zarządzają szczecińską oświatą. Błędy w poprzedniej kadencji popełniała rządząca Platforma. 43 zlikwidowane szkoły w poprzedniej kadencji. Platforma Obywatelska pokazuje nam zniszczenie tradycji szkoły 64 i likwidację gimnazjum nr 3. Platforma Obywatelska łącznie ponad 1000 czy prawie 1500 razy zagłosowała za likwidacją szkół. Radni skomentowali także zwołaną na 10 grudnia nadzwyczajną sesję Rady Miasta w sprawie podwyżek czynszów w mieszkaniach komunalnych. Według radnych Prawa i Sprawiedliwości jest to wprowadzenie mieszkańców w błąd. Straszenie mieszkańców Szczecina 55% podwyżką jest nie na miejscu, bo mogę podać taki bardzo prosty przykład liczbowy. Jeżeli osoba płacąca 100 zł miesięcznie czynszu, nawet uzyskałaby podwyżkę czynszu o 55%, a byłaby nisko uposażona, to obniżka o 40% dałaby 62 zł, czyli mamy z tych 100 zł 7 zł obniżki. Radni PiSu solidaryzują się z prezydentem Piotrem Trzystkiem. Tutaj również padają zarzuty o niemerytoryczność i szkodliwość propozycji Platformy Obywatelskiej. Radni Prawa i Sprawiedliwości uważają, że wprowadzenie w życie uchwały Platformy Obywatelskiej doprowadzi do jeszcze większego kryzysu w sektorze komunalnym miasta. Propozycja Platformy Obywatelskiej, żeby w dniu dzisiejszym ograniczyć te podwyżki do 7%, to przyjmując 3,5% inflację uzyskujemy nagle taki efekt, że mamy utrzymanie środków za 2 lata, a ostatnia podwyżka była znacznie wcześniej i te pieniądze nie pozwolą na poprawę kondycji finansowej. Radni wytykali propozycji Platformy błędy. Jednym z nich miało być zaprzestanie wyliczania wysokości czynszu na podstawie obecnego wzoru. Ten punkt likwidujący kotwicę, oczywiście dzisiaj piękne opowieści populistyczne pod tytułem zamiast 55% przez złą koalicję, przez złego prezydenta, przez zły PiS, my dajemy 7%. Małą wartość, będzie wszystkim żyło się lepiej. Wszystkim, prawda? Tylko, że 4%. Dla pozostałych podwyżki w wysokości 100%, nieraz dla 40% mieszkańców niemal przekraczające 100% podwyżki czynszu. To chciałaby wprowadzić Platforma. Wszystko więc wskazuje na to, że to nie koniec, a dopiero początek szczecińskich przepychanek koalicyjnego Prawa i Sprawiedliwości z opozycyjną w Radzie Miasta Platformą Obywatelską.